Cześć, pokażę Wam, jak zarządzać transmisją danych w telefonie. No warto wspomnieć, że koszt takiego 1 GB pobrania danych bez pakietu to jest nawet 1000 zł w Polsce, więc warto nad tym panować. A żeby to ograniczyć i kontrolować, wchodzimy w ustawienia. Mamy zarządzanie transmisją danych. I tutaj nam się pojawia graficznie wykres z wykorzystaniem danych. Ten wykres może różnie wyglądać w zależności od wersji Androida. Jak widzicie, tutaj mamy dni, miesiąca i graficznie pokazaną ilość zużytych danych. Wchodzimy w konfigurację, tutaj ten trybik z prawej strony i łączna miesięczna ilość danych. Klikamy. Tu możemy przełączyć jednostki, gigabajty, megabajty. Załóżmy, że mamy 1 gigabajt pakietu, czyli 1024 MB i nie wiem, nie chcemy, żeby więcej tutaj telefon wykorzystał. Klikamy OK i następnie druga opcja, przypomnienie o zużyciu. Klikamy tutaj po wyczerpaniu limitu miesięcznego, co telefon ma zrobić. Jak widzicie, powiadom mnie lub wyłącz transmisję danych, wtedy jesteśmy zabezpieczeni i telefon tutaj nam nie naliczy żadnych dodatkowych danych. Odetnie transmisję danych. Możemy sobie ustawić jeszcze przypomnienie o miesięcznym limicie, ustawić próg, nawet dzienny tutaj limit możemy również ustawić próg sobie w celu przypomnienia, żeby to bardziej kontrolować. Więc polecam takie rozwiązanie. Standardowo większość operatorów takie limity oczywiście wprowadza, żeby klientów nie narażać na koszty, a mianowicie tak zwane lejki, czyli po wykorzystaniu załóżmy 1 giga włącza się ograniczenia, ale są sytuacje, kiedy ten lejek nie zadziała albo w ogóle nie jest włączony i wówczas może dojść do naliczenia oczywiście dużych opłat, później są reklamacje i trzeba to długo wyjaśniać, a fakturę chcąc nie chcąc trzeba zapłacić. Także tak to wygląda w wielu sytuacjach. Polecam to rozwiązanie, więc jeżeli film się podobał, daj lajka, subskrybuj kanał. Dzięki za uwagę, cześć!